Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Dzisiaj taki troszkę luźniejszy odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie ewolucję, zaraz zobaczycie czego. I jeszcze ulepszymy naszego Darkraya. Postanowiłem, że jednak go ulepszę, no nie będę czekać na tamten atak. Dużo osób pisało, żeby go nie ulepszać, ponieważ za niedługo będzie nowy atak, ale okej. Zanim, słuchajcie, jeszcze rozpoczniemy dzisiejszy odcinek. To ostatnio jest naprawdę mega fajna aktywność, więc chciałbym was jakoś wynagrodzić w ten sposób, że robicie mega aktywność. Więc w tym momencie, słuchajcie, wlatuje kolejny giveaway na 550 Pokécoinsów. Wystarczy napisać w komentarzu subuję, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał i wtedy zrobimy sobie jakieś tam losowanie za jakiś, kurczę, czas, może nawet jeszcze w tym tygodniu. A póki co, w tym momencie wlatuje losowanie z poprzedniego giveawaya. Więc Janosik, daj znać w komentarzach, daj jakiś kontakt do siebie, byłbym mega wdzięczny, żeby przekazać tutaj PSC, za które będziesz mógł później kupić sobie 550 Pokécoinsów. A więc okej, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj, słuchajcie, będziemy sobie robić ewolucję Gastly aż do właśnie, słuchajcie, Gengara. Jeszcze nie miałem okazji brać udziału, jeśli chodzi o Mega Gengara i tak dalej, fajnie by było to jeszcze zrobić. Postanowiłem także, że zostawiam swoje wszystkie Darkraye, wszystkie sztuki, bo za niedługo, to znaczy 6 listopada, będą kolejne rajdy i to będą na Pokémona Lugia, z tego co pamiętam. I właśnie z tego też co czytałem, to Darkraj jest kontrą, więc po prostu w tym momencie zostawiam sobie te wszystkie Darkraye. Okej, mam tutaj 34, jeszcze ich nie będę transferować w ogóle. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj jest Spotlight Hour na Daskale i będzie okazja trafić Shiny, więc zapraszam was od godziny 18 na mojego Twitcha, ponieważ będziemy polować na Shiny. I tam też chyba będzie podwójny exp za ewolucję, jeśli zrobicie tam właśnie w tych godzinach zrobicie ewolucję, to tam będzie podwójny exp. Z tego co oczywiście czytałem. Okej, ale zobaczmy, no bo przecież robię ewolucję, no i spytacie się VCR, ile on tutaj ma, jak tutaj wygląda jego IV? No to jest właśnie, słuchajcie, taka sztuka 524, ma dość fajne, naprawdę wysokie full attack, full def, oczywiście HP troszkę mniejsze. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie, ale chyba nie będziemy w stanie zrobić na Mega Gengara, bo tam musimy mieć 200 właśnie tych, kurczę, 200 mega energii, więc dzisiaj po prostu tylko i wyłącznie takie ewolucje wlatują. Okej, czy mi się wszystko nagrywa? Tak jest. Może kamerka troszkę dziwnie się wygląda, ale okej, zrobimy ewolucję i nie wiem, czy nie będę podnosić levela. 244 tysiące Stardustu, muszę się rozwijać, robić sobie coraz to lepsze Pokémony, więc tak to wygląda. Wiem, zapewne dzisiaj przyjdzie bardzo dużo osób po tym odcinkiem i będzie mnie tutaj, kurczę, będzie mnie tutaj katowało, że ja to źle robię i tak dalej, ale słuchajcie... Dobra, i tak w sumie mam misję na ewolucję, więc w tym momencie wlatuje ewolucja, to będzie Hunter i też mam w sumie bardzo mocnego Huntera i nie wiem, czy sobie nie zrobię kolejnej, kurczę, ewolucji. Dobra, tak jest, w tym momencie wlatuje, tak jest, Hunter, czy jak to tam się czyta, 100 na ewolucję. Dobra, no to lecimy z tematem, uwaga. Teraz, w tym momencie wlatuje ewolucja. Chyba, że dzisiaj jeszcze zrobimy sobie na streamie, jak będzie okazja, jak ktoś mnie zaprosi na Mega Gengara. Ale obstawiam, że wszyscy praktycznie robią tylko i wyłącznie jeden raid na Mega Gengara, żeby go tam zdobyć w kostiumie, nie? Okej, dobra. W tym momencie wlatuje Gengar. No i słuchajcie, rejestracja w Pokédexie. Szkoda, że nie mam cuksów, żeby go zarejestrować, tego Mega Gengara. Tak, to znaczy, no teraz Mega Ewolucja 200. Jak możemy sobie go spowerupować? Do ilu? 1700? Ależ to jest drogie. 118 tysięcy Stardustu, 106 tutaj cuksów by nam poszło. A ile mam teraz cuksów? 111, czyli to byłoby maksymalnie 1230. Czekajcie, muszę się zastanowić. Póki co, w tym momencie przechodzimy do naszego Darkraya. Ja chyba nawet go ulepszę, tego naszego, słuchajcie. Oj, Darkraj, czy ja go transferowałem? Nie, on powinien być na samej górze. Tak jest. Dobra. Więc w tym momencie, słuchajcie, robię power upa. Ulepszam go. Tutaj nie będzie aż tak drogo. To będzie 97 tysięcy Stardustu. I ogólnie to będzie mój pierwszy Pokémon, który będzie mieć ponad 3000 CP. Więc no, nie ma, kurczę, źle. Ostatecznie nie ma źle. Dobra. Jestem tego pewien. Tak jest. I... chciałbym zrobić sobie ładnego screenshota. No i nie zdążyłem. Ale okej.
muszę przejść na kolejny level, żeby go zrobić. Ile w ogóle mam jeszcze cuksów? Mam 52, więc czat, więc ludzie, nie ma, kurczę, źle. Dobra, przejdźmy jeszcze do tego gościa, do Huntera. Hunter, ile on tutaj ma? On też tutaj takie ma, no takie kurczę, nie wiem, chyba go nie będę ruszać. Dobra, może robię źle, może robię bardzo, 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 bardzo źle, ale w tym momencie walnę mu tutaj power-upa, tak jest, troszkę zużyję tego Stardustu i tak dalej. W sumie zbieram dużo, także 2500. Uwaga! Czy ja jestem pewny tego, co robię? Gengar, tak jest, 2500. I ile mi zostało Stardustu? Ile mi zostało? Zostało mi 28 tysięcy Stardustu. No nie, dobra, będziecie mnie zapewne bić później w komentarzach. Generalnie zrobię sobie jeszcze chyba jedną taką ewolucję dodatkową na odcinku, ale to będzie tylko i wyłącznie ewolucja. Mam tutaj, słuchajcie, Drifluna, który ma full attack, full HP, defense troszkę słabszy, ale zrobię mu ewolucję, tak jest, więc po prostu taka dodatkowa ewolucja. Tutaj kosztuje 50 cukierków, no mam 576, więc słuchajcie, nie ma najgorzej. A właśnie, jeszcze potrzebuję 10 Pokemonów tutaj, żeby zrobić, kurczę, misję. Muszę tutaj jeszcze 10 ewolucji zrobić. Okej, Drifluna. Tak jest, ja jego przemianę, ja jego ewolucję chyba już mam, kurczę, nie jestem pewny. Drifblim, chyba tak, bo jego ostatnio można było złapać na misji, ale jego sobie zostawię, właśnie tego Pokemona. Dobra, bo dużo osób przychodzi i mnie pyta ciągle na streamach, Faucer, ile masz shiny i tak dalej, więc w tym momencie pokazuję wam moje wszystkie shiny, jak tutaj, słuchajcie, wygląda, 29 sztuk. I jeszcze się zastanawiam, czy nie zrobić temu Drifloonowi właśnie, kurczę, ewolucji, żeby mieć wpis do Pokédexa, a jeśli nie, no to może mi się, kurczę, uda złapać tam za jakiś czas. Okej, a więc to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. To był taki spokojny odcinek. Nie zabijcie mnie za to, że się tam zrobiłem ewolucję i tak dalej, że jednak zrobiłem te upgrade'y tych poksów moich. Generalnie jestem osobą, która lubi sobie po prostu mieć dobre, dość mocne Pokémony, lubi kolekcjonować shiny i tak dalej, więc jestem tylko i wyłącznie takim graczem. Nie jestem graczem PvP, zapewne tutaj też będzie oburzenie od strony graczy PvP, żeby tego nie robić i tak dalej, ale wiecie, słuchajcie, że robię bardzo dużo rajdów, potrzebuję jak najwięcej mocniejszych Pokemonów. Okej, także nie zapominajcie wziąć udziału właśnie w giveawayu, napiszcie na dole subuję, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i my widzimy się w kolejnym odcinku z Pokémon GO. A dzisiaj zapraszam was na Spotlight Hour na Daskale od godziny 18 u mnie na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, cześć, miłego dnia, pozdro!